Nie mam nic do operacji plastycznych i do medycyny estetycznej. Jeśli nie wiem, ktoś ma duży garbaty nos i psuje to jego e, buzię i czuje się z tym źle. Nikt sobie robi, tak? Niech się komuś odstają uszy, niech sobie robi, bo pewnie gdyby mi odstające też bym to zrobiła. Jeśli jest umiar w tym wszystkim, to jest fajnie. Ale ciężko mi się patrzy na kobiety, które robią sobie wszystko, bo nie wiem gdzie jest ta prawdziwość, naturalność, gdzie jest ta prawdziwa. Kobieta, wszystkie wyglądają tak samo, więc jeśli chodzi o mnie, na tą chwilę nigdy nie dałam się dotknąć igłą skalpelem, jeśli chodzi o moją twarz. Wszyscy mi zarzucają, że mam zrobione usta powiększone, bo oczywiście, jak ktoś ma duże usta, to nie może być, że się taki urodził. To już musiał, wiesz, coś tam grzebać. I rzeczywiście czasami rano wstaję sama patrzą, takie spuchnięte. Boże, naprawdę wyglądało jak po jakiejś operacji, ale tak nie jest. Nie mam nic kompletnie zoperowanego. Jedną rzecz, o której do tej pory wiedzieli tylko moi bliscy i moi, moja rodzina, to mogę Wam powiedzieć już teraz, to było zmniejszanie piersi. Było to półtora roku temu. Miałam strasznie duży biust, rozmiar G chyba, nawet nie chcę pamiętać. I miałam straszne problemy z kręgosłupem od tego i do tej pory mam. I dlatego posunęłam się do tej decyzji, żeby, żeby to zrobić. I to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, jeśli chodzi o moje zdrowie, bo myślę, że z wiekiem by było jeszcze gorzej. No i też pod względem estetycznym czuję się dużo lepiej, bo jest mnie mniej troszeczkę, mogę się ubierać tak, jak chcę, miałam problem ze znalezieniem ciuchów. I myślę, że w, takim, w takiej kwestii operacje plastycznej jak najbardziej. Jeśli coś ma ci poprawić zdrowie, to trzeba to zrobić. Albo nie wiem, jakieś poczucie pewności siebie.